A więc głosujemy nad oświadczeniem zajmującym stanowisko Rady Miasta, a nie nad inicjatywą uchwałodawczą. Kto jest za przyjęciem oświadczenia Rady Miasta zajmującego stanowisko? Bardzo proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyniku głosowania. Jednogłośnie 23 głosami za Rada przyjęła oświadczenie zajmujące stanowisko Rady Miasta Konina dotyczące inicjatywy uchwałodawczej, w którym wyraża się negatywnie w sprawie tej inicjatywy. Tym samym nie poparliśmy Państwa idei, no ale za wkład pracy dziękujemy. Tutaj efekt naszej pracy i opinie stosownych organów prezydenta, komendanta wojskowego policji, a także radcy prawnego Państwu prześlemy. Jeszcze raz dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest do przyjęcia informacji. Nie wiem, czego spodziewali się inicjatorzy akcji na likwidację Straży Miejskiej w Koninie. Że radni będą za tym, żeby zlikwidować Straż Miejską? Że radni przegłosują i wszystko będzie ładnie, pięknie? Rzeczywistość jest, jaka jest i proszę zdać sobie sprawę z tego, że wpierw należałoby wymienić 70% Rady Miasta. Kilkanaście lat, te same osoby i nic się nie zmienia. Radziłbym skontaktować się z byłym radnym Janem. Kto z radnych jest odpowiedzialny za to, że nie mamy obwodnicy? Jak to było i dlaczego w ostatniej chwili cała sprawa budowy obwodnicy wokół Konina została przegłosowana i wstrzymana? Kto głosował za? Kto za to jest odpowiedzialny? Zacznijmy w tą stronę. Jeśli wybierzemy nowych radnych, to wtedy możliwe będzie zlikwidowanie Straży Miejskiej, a tymczasem jest jak jest. Proszę nie mieszać polityki do rzeczywistości, do tego, że Konin jest cały czas dziurą bezrobocia. Zmieńmy, co zmienić możemy. Zapraszam na stronę koninmamprawowiedzieć.pl. I tyle.